No, hejka, hejka, witam. Niedziela rano, powiedzmy 10 godzina, jeszcze za 10. Trochę czasu jest to, a że już rok mija, to trzeba by było pomyśleć znowu nad wyczyszczeniem filtra mojego Ultramaxa 2000, bo już rok pracował bez czyszczenia, teraz kolejny rok. Już potem był wyczyszczony po tym roku, teraz kolejny rok mija, znowu bez czyszczenia, więc trzeba by było go znowu otworzyć i zobaczyć, jak tam, i przy okazji trochę przepłukać. W międzyczasie owszem był otwierany, ale nie był płukany. Tam był tylko dorzucany purigen, jakieś tam media, ale nie było to nic jeszcze, ale nie było przez ten okres płukania. Tak więc zobaczymy, jak to wygląda teraz, kiedy drugi rok filtr był nieczyszczony. Bo za pierwszym razem, jak miał nówki, gąbki, wszystko było picuś, glancuś, czyściutkie od nowości, świecące, no to mogło być inaczej. Teraz może być inaczej, bo już te gąbki były pozużywane, media były pozużywane po rocznej pracy. A teraz już są po drugim roku pracy. No także ciekaw jestem, na ile to będzie gorzej niż po roku pierwszym, a może będzie podobnie. To się zaraz okaże. No okej. Filtr już jest odłączony. Jak to się mówi, wyjechany. Tak na wózku. I do łazienki z nim. Okej, no to bierzmy się za otwieranie. Pamiętamy, trzeba delikatnie, żeby znowu niczego nie połamać. Jak tam nasz prefiltr? O, siedzi zassany na maksa. O, proszę, piękny. Niezasyfiony takimi farfoclami, błotem, jak na razie. O, elegancko. Można powiedzieć, że nawet do czyszczenia się nie nadaje. Ale on oczywiście był w międzyczasie czyszczony, bo jak wspomniałem, filtr był otwierany. Tylko prefiltr był czyszczony przy okazji. I co ja tam czyściłem? A, i wkładałem ten purigen. Także reszta rzeczy nie była czyszczona. Jak ta woda będzie wyglądała, wylana. No proszę. Także prefiltrycik w miarę ok. Nawet bardzo ok. Tutaj wyleciała klapeczka od niego, a tutaj zaraz ją umieścimy. Tylko go trochę przepłuczemy. Zróbka pod kranem. Ja nie wiem, czy ta gumka jest potrzebna do czegokolwiek, czy nie, no ale skoro ona tu jest, to jakoś jak jakiś zaworek zwrotny pewnie działa. Dobra, przepłuczemy szybko też gąbkę. Nie będę tego pokazywał w kadrze, pauzuję. Ok, gąbka koloru nie odzyskała niebieskiego, ale myślę, że nie trzeba. A, wypłuczę ją jeszcze, bo ja zwykle albo w wodzie RO, albo w akwariowej ją tylko płuczę. Nie po to, żeby zachować bakterie, ale po to, żeby spod kranu te chlory wypłukać i inne składniki spod kranówy, którą była płukana. Sypią mi się miski na podłodze. Ok, zamoczona, wyciśnięta w wodzie akwariowej. Do wiaderka sobie odlałem jedno wiadro wody akwariowej, żeby właśnie dokonać tych płukań.
takich i media też będę płukał. Dobra, otwieramy dalej, zobaczymy co jest dalej. Jak to wygląda. O, i znowu proszę, przy otwieraniu zwykłym wypada ci takie coś, a potem dziwić się, że przy zamykaniu coś tam nie pasuje tak jak trzeba i urywają się klapki od prefiltra czy od czegoś, nie? No tutaj trochę to nie jest tak przemyślane, no ale jak się już wie i się pilnuje tego, no to można przed tym się jakoś uchronić. Ok, wyjdzie, wyszła głowiczka. Ok, tu sobie prysznicem wypłukamy. Tak z grubsza. Super, nie musi być. Okay. Jest. Oj, moje plecy. Muszę kłuca się nie schylać. No i Purigen. Kurde, wygląda jeszcze na całkiem jasny w tych woreczkach. Może on i dobry jest. No ale wyjmę go do regeneracji. Tu dwa woreczki. To czyste, to nawet nie będę płukał. I tu trzy woreczki Purigenu. Zregeneruję go przy okazji, poobserwuję akwarium, jak będzie bez Purigenu. Więc może te moje miski trochę pohałasuję. Kurzu się nazbierało. No i pójdzie do regeneracji i coś się z nim zrobi. Za jakiś czas znowu wróci do filtra być może. Tu się nagrywa dalej, tak? Skoro się nagrywa dalej, to ja tak, to może przełożę sobie tu. No, bo tam będę potrzebował miejsca na wiadro bardziej. Jest więcej miejsca. O, tu mamy wiaderko. I koszyk numer 1. Dobra, ja to jeszcze spauzuję. Za chwilę przyjdę. Ok. No to jak to tak wygląda, jak widać. Ja trochę światła odsłonię. Bo wszystko czyściutkie. To nie ma nawet, kurde, po co tego płukać. Ale już jak mam, to zanurzę chociaż. Niech to będzie. Woda nawet w wiadrze się za bardzo, jak widać, tutaj nie zabarwiła. Ha. Gdzie to odłożyć? Kurde, mało miejsca. Aha. Tutaj mamy jakąś kuwetę. Odłożymy tu. Następne. O, Matrix. Też widać czyściutki. No czyściutki, no jest zabrązowiały, bo jest zasiedlony, ale żadnych farfocli, żadnych fuzli, nic takiego nie widać. Czyli gąbka na wlocie, co wiele ludzi mnie, że tak powiem, przeklina w cudzysłowie za tą gąbkę na wlocie, którą trzymam w akwarium. Takie cuda robi, proszę. No, między innymi, bo tam jeszcze jest jedna gąbka na dnie. I ta pre, ale już widać było na prefiltrze przecież, jaki był czysty, nie? Dobra. Co tam następny będzie?
A proszę. Hyperpol, czyściutki. A jak unifiltracja działa, to każdy mniej więcej wie. Bo to jest pokazywane na bieżąco. No. Jest hyperpore z jakąś tam ceramiczką. Z wyklaskowatą, która była chyba na wyposażeniu filtra. Tutaj. Co tu jeszcze mamy? A, i tutaj też ta zwykła ceramika i Siporax. W siateczce Siporax, a tu Aqualoska zwykła ceramika. W sumie, kurde, mógłbym ją wyrzucić. Jeszcze Siporaxu dorzucić, ale dobrze to sobie radzi. No, tu Siporax, tu zwykła ceramika, która została z filtrem zakupiona razem. Była na wyposażeniu. Kurde, no. Czyste, no czyste. Jak ta lala czyste. To są już cztery kosze i mamy tu na dole ostatni. Gąbeczka powinna być. Jest. Jest gąbeczka. Proszę. Czysta. Nawet tej gąbki nie musiałbym czyścić. Tu nawet nie ma co płukać. Proszę, od spodu. Tak chroni te moje media zwykła gąbeczka na wlocie. Proszę. Proszę, super. To już to wypłuczemy w tym trochę. Bo to i tak będzie do mycia i do kartonu pójdzie. Ok. A to co? To wyjmiemy. I to wylejemy. Tylko tutaj to też powyjmujemy, żeby po tym nie lać. Poszło. Nawet nie sprawdzam, bo przy tych gąbkach na wlocie to tutaj nie ma szans, żeby jakaś krewetka czy ryba mi się dostała. Najmniejszy szans. Ok, kubeł. No czysty, no to tutaj czyścić więcej, nie ma sensu. Jedyne co jest sens, to wlać trochę tej akwariowej. Przepłukać. Od tego chloru. Nic tu więcej nie ma sensu robić. Dobra. Pauzuję, idę szykować nowe media. Ok, mamy nowe media. Po co ma leżeć na półce, jak może leżeć tam, gdzie powinno być, prawda? Tutaj mamy kolejne nowe media Aquaforesty. O, takie coś to będzie, otworzymy to, zobaczymy. Coś. Niby to z bakteriami. O, tutaj jest coś tam napisane. Po nie naszemu. Selected with nitrifying bacteria. Jakieś selekcjonowane z nitryfikacyjnymi bakteriami. No to robię.
może nie tu, tylko tu. A widać, drobnica mi się wysypuje. No dobra. To się zaraz jeszcze przesieje w takim razie. Nie wiedziałem, że tam również taka drobnica będzie. I pełno mi się tutaj takich drobnych nasypało, jak widać. O, o proszę. Dobra, tutaj płuczemy w wiadrze, niech to się... Ja spauzuję, żeby tego nie nagrywać za długo. Przesieję to sobie. No okej, okay. Z grubsza przepłukane. To tak, na sam dół dałbym teraz to, czyli siborax i coś tam zakłalowskiego sprzętu. To pójdzie jako drugie. Dobra, się porysuje ta wanna. No i tak do wymiany jest, dobra. To mamy z głowy. Następne. Tu takich kuleczek mam z akwarium wyciągniętych, tych właśnie por coś. Jak to się nazywa? Chyba prime por. To można to dać. Nie muszę pukać, bo to było w akwarium. O, jakieś tam resztki Matrixa. Chociaż Matrixa to ja może wrzucę w siateczkę, żeby potem nie wydobywać z tych kamieni. Jak on pobrązowieje mi, tak jak to, no to będzie ciężko odróżnić. A może kiedyś to się przyda. I nie będę musiał tego... Kurde. Przesiewać. Jak zianka machu od czegoś tam, nie? No, bo te kulki to się odróżniają łatwo. A Matrix niech sobie w tym będzie. O, Matrix to może i to. Tube porę. Dostałem w prezencie od ze szczecińskiego sklepu. Fishcat, to tak się pochwalę. Skoro dostałem za darmo w prezencie, to czemu się nie pochwalić? Już dawno temu leżało, ale... O, te rzeczy sobie razem niech tutaj pobędą w tym. Jakoś się to rozłoży płasko, mam nadzieję. I będzie gitara. Już nie będzie gąbek. To się ładnie da przyłożyć następnym. Wszędzie dolega. Dolega. Gitara. Tak powinno być. A może stąd. Ło, śliskie to. Może tutaj jeszcze zabiorę kilka, to to nie będzie takie przepełnione. To mnie martwi, te małe kuleczki. Te małe, znaczy nie kuleczki, tylko te kamyczki małe, które mi tam zaczęły wylatywać z tego nowego medium. No ale pobadamy. Ok, składamy. A, jeszcze sobie ten siporak przepłukamy też. Przepłuczemy. Znaczy siporak. Tube porę. Jakiś pył, jak miałby być, to niech zostanie lepiej tu. Ok. Jest elegancio. No, jedziemy z koksem już ze wszystkim. Z powrotem.
Matrix. I Prime Power. Okej. Okay. O, moje schylanie. Dobra. Głowiczka. Wyszły. Nie trzeba dociskać specjalnie. Nie. Dobra. Okej. Zrobię dzisiaj eksperyment, bo jeszcze go nigdy nie uruchamiałem na pusto, czyli dzisiaj go nie uzupełnię wodą. Tylko spróbuję użyć tej pompki, niech on się zaleje i zobaczymy, co mi wypluje do akwarium. To będzie ciekawe. Czy w ogóle jak się będzie odpowietrzał. Do wieczora będzie miał czas, to się może odpowietrzy. Miejmy nadzieję, bo niby tak zaleca producent, ale czy to będzie pewniejszy i lepszy sposób niż ja robię, że zawsze go zalewam na maksa, aż tu po równo po prefiltr? Czy może nie? Pomału jest. No i dobra. Pięknie wszystko dociągnięte. Będzie cacy. Muszę odpocząć i go podłączymy. O, jaki lekki, a bez wody. Pierwszy raz go dźwigam bez wody, prawdę mówiąc. O kurde, to się nagrywało. Dobra, pauza. Okej. A jak niosłem go, to fajnie grzechotał. Jeszcze tam luzu trochę ma. Okej. No to teraz nie będziemy musieli tam wjechać. To spauzuję, żeby nie wywrócić sobie telefonu. Okej. Mamy węże już włożone, tylko zamkniemy. Tylko teraz tak, to jest... No dobra, zobaczymy, co się stanie. Tu jest zasys. Tu jest wylot, out, tak? To zamykamy jedno i drugie. Woda leci. Przynajmniej leciała przez chwilę. Co, coś leci? No, chyba nie bardzo. A, no jak ma lecieć, jak ja jeszcze muszę włączyć silniczek. No chociaż powinno to się chyba zalać, moim zdaniem, bez problemu. Tak, po zessaniu pompką. Ale tu nic. O, co to? Coś bąbluje. Bez silniczka chlusło mi tu w akwarium wręcz. A, bo wypycha grawitacyjnie. No dobra, pomożemy silniczkiem, włączamy silniczek. Włączamy i idzie. Słychać, jak to bąbluje. Zaraz zobaczymy, jaki tego efekt będzie. To coś zaciąga, czy nie?
mamy lampę jaśniej. Bo tu jeszcze nie czas na zapalenie. Powietrze stoi. Tam w tym kolanku, u góry. No ale coś zaczyna lecieć woda. Dobra, dobra, niech se jedzie. Tu jeszcze w międzyczasie mam przygotowaną gąbeczkę. Tam na zasys właśnie. To jest to, co mi chroni ten cały filtr. I to jest tego zaleta, niezaprzeczalna. Robi robotę. Na razie. O, może tak będzie lepiej. Bo tutaj mam jeszcze taką dławiczkę włożoną. Tu nie, ale tu na wylocie, żeby chętniej przez deszczownicę sobie to leciało. O. A czyżby już? A teraz. Trzeba odczekać i zobaczyć. Nawet widać, że nie miało czym wyżygać do akwarium. Czyste akwarium. No właśnie, muszę to obrócić trochę w dół. On się nie podpowietrza. Tu standardowo czujeczka, czy nie puści filtr nam wody niespodziewanie. Okay. A tutaj sobie siura. No i co? Trzeba by to wiadro z powrotem dolać. Czyli trzeba będzie uruchomić ten nasz wynalazek. Pauza. No, a ten nasz wynalazek to jest tutaj jedna grzałka i tu druga grzałka. I tu poniżej te dwie grzałki są, o, tutaj podpięte na ten przedłużacz z przełącznikiem, a przedłużacz pinamy tutaj na gniazdko, które jest zaprogramowane na automatyczne wyłączenie tych grzałek, gdy też automatycznie wyłączy mi się dolewanie wody, bo zostanie to wyłączone przez czujkę. Tutaj jest taka zalania wody. O, to już pokazywałem wielokrotnie, to może nie będę z bliżej pokazywał. I to wszystko mi się razem wyłączy, kiedy poziom wody osiągnie normalny stan, który zwykle w tym akwarium jest. Tylko muszę iść jeszcze kraniki pootwierać od zasilania tej wlewki. Ponieważ filtr osmozy to już parę tygodni mi nie pracował, to zrobimy sobie coś takiego. O, odleję sobie tutaj część wody, która stoi w wężykach i tam jeszcze w obudowach. Tak? Czyli nie wiem, czy to będzie widać. A, może wyżej podniosę, ile się da. O tak. O tak. Widać wężyk, jak będzie lecieć? Chyba widać. No tylko przez chwilę pokażę, a potem zapauzuję. I jedziemy z koksem. Naciskamy. Tu
tu powinno zaraz lecieć i leci. To wiaderko sobie spuszczę, żeby mi tutaj duży TDS, ten, który się nazbierał w membranach przez ten czas nieużywania membran, żeby mi ten duży TDS tu spłynął do wiaderka. Teraz pauzuję, bo to wiaderko to z parę minut będzie trwało, zanim się naleje. Tutaj w międzyczasie założyłem sobie taki dłuższy wężyk, bo to troszkę trwa, to nalewanie tego wiadereczka małego. No, pół wiaderka zeszło. Zobaczymy, jak brudny ten TDS jest. 64 ppm. No, tragedii nie ma. Po paru tygodniach stania to aż, chyba że to jeszcze jest tylko z tego węża z kuchni, która tam RO nabrała jakiś TDS-ów przez ten czas. No, zobaczymy drugie wiaderko, czy będzie różnica w tych TDS-ach. Dobra, pauzujemy. Tutaj filtr sobie pracuje. Bakterie już są zasilane, także nie ma już się co bać o bakterie. Wiaderko już się dopełnia. Wyłączymy, żeby nam woda nie leciała. Przelejemy. Ile ono ma? 3 litry. Sprężynuję ten wężyk. O tak może dam. No widzicie, same problemy. O. Może teraz. Będzie lepiej. Dobra. Woda się naleje, to wiaderko będzie cięższe. I nie będzie tak tańczyć. Poszła. Idzie. Okej, troszkę się nalało, tyle co na dnie. Sprawdzimy sobie TDS-ik. Dziewięć. Nine. PPM. No dobra. Pewnie to tak 8, 9, 7. W tych granicach to mi tak. To już można to będzie rozłączyć i puścić wodę do akwarium. Sobie ten wężyk służy mi do też dolania stąd do dolewki do wiadra tam pod spodem, o. I on stąd tutaj sobie też nalewa mi, wygoda taka jest. Ok, stówek podpinamy. Krótki kruciec. I leci. A, piwo załączamy grzałeczki teraz. Czyli tak. Tu i tu. I grzałki już pracują.
11 za 5. Jak zapamiętam, a to na filmiku się nagrywa, to zapamiętam, zobaczę, jak nie zapomnę zerknąć, o której już doleje się i będzie ten poziom tak jak potrzeba. Trochę pauzuję w międzyczasie. A i ponieważ woda jest czysta, filtr mi nie wyżygał, nie miał czym co nic tu wyżygać, żadnych śmieci, to ja sobie podmienię tą gąbeczkę przy okazji już na świeżą. No i teraz co? Po roku czasu taki czysty filtr, to teraz chyba już ze 2 lata nie będę go otwierał na próbę, no bo o ile to akwarium mi tyle przetrwa, bo to jest bez sensu by było, tak? Go otwierać tak wcześnie. Nie było co z nim czyścić praktycznie. Ok, ta namoczona. Przykręcimy go, żeby mi tam czegoś nie wessał. Do maksa. Żeby ledwo coś tam zasysał. Gdzie ja mam te moje jeszcze dodatkowe zabezpieczenia? Jest. Jeszcze zawsze wkładam do rurki, żeby mi jakieś krewetki nie wyssało. O właśnie, tutaj krewetka, spadać mi tu. One to na tych gąbkach to zawsze chętnie się osadzają. A bo to jest moment, żeby tylko ją zaciągnęło jak odkurzacz. Ok. Co potem jeszcze obejrzymy? Czy tutaj jakieś się nie pojawią kreweteczki? To... A, tamtą wodę już wylałem. Będę musiał jeszcze troszkę wziąć tej wody do tego małego wiadereczka i sprawdzić. Tu trzeba uważać, żeby rurka odpowiednia, nieodpowiednia nie zeszła, bo wtedy mi zaciągnie powietrza i problem z odpowietrzaniem potem. O, problem jak problem, ale po co dodatkową robotę sobie fundować. Ok. To weźmiemy trochę tej wody, nabierzemy, a może czym innym. Pauza. Ok. Skimmer. Przeszkadzał i chlupotał. Także to będzie do przejrzenia, czy czegoś tutaj jakiegoś życia nie ma. Gdzie moje okulary? Okulary. No i tak tu się pomału dolewa. Fajnie. Aha, muszę otworzyć ten filterek po wymianie gąbki. Kurde, ja pokazywałem tą wymianę gąbki, czy mi się wydawało? Teraz nie wiem. No dobra, może się nagrało, może nie. W każdym razie gąbkę na zasysie wymieniłem na czystą i zdrową, świeżutką. Z powrotem otwieramy filtr, niech sobie pracuje. O, niech się odpowietrza, żeby mi tu w nocy nie hałasował. W międzyczasie wyczyściłem sobie tą wannę, łazienkę. Wypłukałem trochę ten purigen i zalałem go tą właśnie odpadową, w cudzysłowie, wodą, którą zlewałem na początku. Także wszystko się wykorzystuje, nic się nie marnuje. I zalałem drugą połową tej wody, co miała 65 ppm purigen, a potem się go przygotuję do czyszczenia
chlorze, żeby móc go ponownie potem użyć za jakiś czas, jak będzie taka konieczność. No zobaczymy. No i mam taki mały sposób, bo tą gąbkę też sobie przepłukałem, sprawdziłem, czy tam nie ma życia. Tak jak mogłem, tak wypatrzyłem wszystko, nic jak gdyby nie dojrzałem. Ale mam taki sposób i zasadę, że jak już tą wodę przepłukaną z gąbki wylewam do kibelka, to nie patrzę i spłukuję, żeby potem nie mieć gryzącego się sumienia. Taki sposób może komuś się przyda. Ja go stosuję i dzięki temu psychicznie nie choruję. O, fajnie się rymuje. O, dobra, bo zaraz jakimś wierzchoklepą zostanę. Okej, okay, to ja pauzuję, tu się woda dolewa, kawkę sobie jakąś zrobię, odsiedzę i jak mi się telefon nie wyłączy z przegrzania, to coś tam może jeszcze dogram, pokażę, jak to się już dolało i zobaczymy, która godzina będzie, jak te wiadro wody się uzupełni. Pauza. No i przy okazji porcję słonecznika trzeba wróblasom dać. Nie wiem, czy tu będzie widać, chyba nie za bardzo na balkonie. Mało miejsca. Gdzie jest ten karmnik? A, widać go, ja go widzę. O. Zaraz się może pozlatują, jak się zorientują. O, zimno. 5 stopni, zimno. No cóż, wróble jeszcze nie chcą przylecieć, ale ja chcę szybko złapać, coś takiego pokazać. O, tam taka biała glistka sobie idzie. Kurde, czy ktoś wie, co to jest? Już dzisiaj drugą taką znalazłem. Zapierdyla sobie. Tylko muszę ją złapać, żeby mi nie uciekła. I rozgnieść. O, to się nagrywało. Takie morderstwo. Ajajaj. Chciałem spauzować. No dobra. Tu miałem dzisiaj już drugą. Taką kiedyś też mi się zdarzało. W sumie może 4 do 6 sztuk, tak w całej dwuletniej historii tego akwarium. Takie właśnie centymetrowej długości, milimetrowej szerokości białe glizdy płaskie. Nie wiem, co to jest. Może jakby ktoś wiedział, potrafił podpowiedzieć, czy to coś normalnego, czy coś trzeba się niepokoić. Chociaż mówię, miałem to i rok temu, i półtorej roku temu, i odpukać nic się nie działo z tego powodu. Przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby jakoś to wpłynęło negatywnie na ryby. Ale jakby ktoś wiedział, co to mogło być, to fajnie by było wiedzieć. Bo trochę to mnie tak, nie znając się na tym, to mnie niepokoi. Okej, ile tej wody jeszcze tutaj jest? Jeszcze centymetr. Tutaj do tego paseczka. O, jeszcze centymetr. A mamy godzinę 11:20. Okej. A ta lampka to już niepotrzebna, bo ona służyła do podświetlania tej jamy z filtrem.
Filtr się odpowietrzył, cichutko, nie słychać go. Może zdejmę aparat, a spauzuję. Ok. Cisza. Pootwierane jeszcze jest na maksa, tak. Dwie dźwignie są położone, na maksa otworzone. Cichutki. No ok, mamy koniec dolewania. O, tak to wygląda. Czyli ja nie mam drugiego obiektywu. Zobaczcie. O, chyba lepiej teraz jest. No, nie jest takie mgliste. Był zapalcowany. Dobra, wody już jest chyba nawet za dużo. O, ponad stan. To sobie przy okazji sprawdzimy, jak działa. Bo to co jakiś czas warto sprawdzić, jak działa zabezpieczenie. A to podłączę jeszcze pompkę przelewową, dolewkę, bo zabezpieczenie mi również wyłącza tą dolewkę. O, zazbrojona doleweczka. Nie wiem, czy tu będzie widać. O, że tu leci woda i powinna przestać. Zamaczamy wąsy od czujki przelewu. I co? I nic. O. To jest to, że... Że te rzeczy są zawodne, ale to ciekawe. Dlaczego? Co jest grane? O, wyłączyło, ale z opóźnieniem. Haha, no dobra, to jeszcze raz. W takim razie, pilot. To jeszcze raz zazbroimy. A, nie zazbroimy, bo muszę załączyć. Tak. Pompę grzałki. I pompeczkę chlusła. No to jeszcze raz. Znowu jakieś opóźnienie zadziała. Teraz nie ruszam nic, czekam aż samo wszystko wyłączy. Ciekawe jakie to opóźnienie. Aha, jest godzina 11:25. To mi tak dolało, nawet za dużo. Przez ten czas. O, coś ten system się robi ostatnio niepewny. Nie wyłącza. Dobra. Wyłączymy ręcznie pompkę. Grzałki. Ale czemu to nie zadziałało, to będę musiał rozkminiać. To tym pozytywnym akcentem, myślę, że na dzisiaj, pseudo pozytywnym, myślę, że na dzisiaj wystarczy. O kurczę, godzina już prawie dochodzi. 54 minuty, to na pewno wystarczy. No to filtr podmieniony, podsumuję tylko szybko. Tam... Może niecałe 12 miesięcy, tam 11,5 miesiąca pracował. Nieczyszczony, jak wyglądał po czyszczeniu, było widać. Praktycznie nie wymagał czyszczenia. Tak więc pociągnąłby pewnie i kolejny rok, czyli drugi z rzędu bez otwierania. A to wszystko dzięki tej gąbeczce, podejrzewam. No bo innego rozwiązania nie widzę, innej przyczyny. To tyle w podsumowaniu. Dzięki, hej, pozdrawiam.
Aha, no i jeszcze podsumowanie takie, że praktycznie moja filtracja już nie ma gąbek. Przynajmniej jeżeli chodzi o filtrację biologiczną. Jest tylko gąbka jako pre i ta gąbeczka tutaj na wejściu. Ale to już są tylko jako mechaniki. Widać, wystarczająco skuteczne te mechaniki są. Nawet na rok czasu. Znaczy na rok czasu. Ta jest oczywiście co tydzień mniej więcej pukana. Co tydzień, jak mi się nie chce, to co dwa. Albo jak już mi hałasuje filtr, to ona jest tak zapchana, że aż wciągnięta jest. Wessana pod ciśnieniem. Dobra. To dzięki, pozdrawiam i wrzucam na YouTubka. Hej. A to może jeszcze w ramach dopełnienia tej godziny całej zobaczymy, jak to będzie dmuchało, kiedy filtr jeszcze jest otwarty na maksa, na fulla w porównaniu do poprzedniego tam razu, jak pokazywałem, kiedy na 50%. Czyli tak dmucha na maksa. No to trochę różnicy widać, zapierdyla to. I to nawet z porawą. Za 10 minut będzie klarownie. A to jeszcze dolejemy, bo troszkę, że wody rozlaliśmy, to troszkę douzupełnimy też tego magnezu i wapnia tym mineralizatorem. Dmucha jak wściekły. I to też połowa idzie w deszczownicę, a tylko połowa tu wzdłuż szyby. Nie wiem, czy połowa, ale część tylko idzie wzdłuż szyby. Jakbym tak miał bez deszczownic. O, bo tam jeszcze są deszczownice. Jakby miał bez deszczownic i tu nieprzytkany, miałbym ten wylot, co pokazywałem dzisiaj, że jest. No, zaraz pokażę. No, będzie to widać. O, tam widać w środku siedzi takie lekkie przydławienie. No to tutaj to by mi zakręciło wszystkie rośliny na supeł. A bandyci już zniuchali nowe ziarno i pomału się zlatują. O, właśnie usłyszeli chyba. No nic. Będą miały obiadek. To tym razem już na pewno. Pozdrawiam. Hej, hej.